Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to luźna przejażdżka na gravelu, gdzie będę chciał poruszyć temat, że wszyscy kiedyś skończymy na gravelu, ale to oczywiście taka trochę metafora. Czy jestem dużą marketingu i osoba, która na co dzień jeździ na gravelu, można powiedzieć, że sprzedaje gravela, ale oczywiście nie tylko, i coś tam trenuje i ściga się w maratonach gravelowych. Jak to mniej więcej wszystko wygląda, a przy okazji będę chciał pokazać Wam dzisiaj dosyć urokliwą trasę. Więc zaczynam dzisiaj z Kruszwicy, która też tak naprawdę jest zapowiedzią tego, co będzie w najbliższym czasie działo się u mnie na kanale, bo szykuje się coś grubszego, ale na to jeszcze będziecie musieli chwilę poczekać. Więc jadę gravelem, pokazać Wam, co mniej więcej tutaj w okolicy na Kujawach można zobaczyć. Startuję z Kruszwicy, z Mysiej Wieży, gdzie myszy zżarły popiela. Lecę w stronę Inowrocławia. Z Inowrocławia będę chciał pojechać przy jeziorze Pakość. I w ogóle ta trasa prowadzi takimi długimi jeziorami, bo trasa prowadzi wzdłuż jeziora Gopła, po akurat tej takiej powiedzmy mniejszej części. Tą większą już powinniście z mojego kanału dobrze znać. Ja to objeżdżałem to przed startem w Robinsonadzie i objeżdżałem to na Robinsonadzie, więc tamtą część doskonale znacie, a tutaj teraz troszeczkę w stronę Inowrocławia. Generalnie ostatnio w Inowrocławiu chciałem zrobić przystanek na Robinsonadzie, gdzie jechałem z koniem Rafałem, ale niestety nie chciał się zatrzymać. Mówiłem mu, że jest tak ciepło, to może jakieś piwko zero czy coś, byśmy stanęli na tężniach, ale nie. Nie chciał, chciał jechać prosto do mety, więc dzisiaj nadrabiam zaległości i jadę luźno się przejechać po okolicznych tutaj terenach. O proszę, tędy to ja nie jechałem. Dobra, jadąc do Inowrocławia, może odpowiem na jedno z ważniejszych pytań: czy gravel to tylko bełkot marketingowy? Oczywiście, że nie. Mogłoby tak się na początku wydawać, kiedy gravele wchodziły kilka lat temu na rynek i dużo osób się zastanawiało, czy to faktycznie ma sens, czy to jest bez sensu. Ale już minęło bardzo, bardzo dużo czasu i gravele z roku na rok sprzedają się coraz bardziej, są coraz bardziej popularne. Jeżeli byłby to bełkot marketingowy, to raczej producenci już by się to nie pchali, bo rowery by się raczej już nie sprzedawały. Czym jest w ogóle gravel? Jest to coś takiego wypośrodkowanego między szosą a MTB, czyli rower z barankiem, z klamką, manetkami i z nieco szerszą oponą. Na ile szerszą, to już zależne jest od roweru i od Was, bo standardowy rozmiar jest to około 40 mm, ale co niektórzy, jak jeżdżą bardziej szosowo, pakują mniej, bardziej terenowo pakują więcej. No i to też zależne jest od tego, ile ważycie. Rower typu gravel stał się na tyle popularny, że wyparł kategorię fitness. Fitness to rower na... to był rower na sztywnym widelcu, z oponą jakby szosową, tylko trochę grubszą. Dla tych, co lubią jeździć po szosie, ale nie są do końca przekonani do baranka. Więc tak naprawdę bardzo dużo producentów zrezygnowało już z tego typu roweru. Trochę szkoda. Jedyną alternatywą pozostają w chwili obecnej tak naprawdę rowery crossowe, rowery uniwersalne, czyli taki jak trochę fitness, tylko jeszcze z amortyzatorem. I tutaj właśnie nie każdy musi lubić amortyzację, bo nie każdemu jest to potrzebne, bo osoby, które jeżdżą głównie po utwardzonych drogach, tak jak ja teraz, amortyzacja jest kompletnie niepotrzebna, a jak się przejedzie kawałek po jakichś tam nierównościach, to też na sztywnym widelcu można dać radę. Kolejną rzeczą jest to, że
gravel to rower, gdzie jedziemy wszędzie, ale to nie znaczy, że do każdego terenu jest przeznaczony, bo po prostu chodzi o to, że rower jest naprawdę bardzo, bardzo uniwersalny. W zależności od tego, jakie założymy opony, to wtedy on będzie dopasowany do naszych potrzeb. Jeżeli jeździmy bardziej szosowo, no to zakładamy węższe opony o mniejszym bieżniku. Jeżeli jeździmy w teren, no to zakładamy większe. Rzecz normalna, generalnie. Ale może nie wszyscy o tym wiedzą, po pierwsze. Po drugie, w gravelu jest ten plus, że możemy sobie wyznaczyć trasę, nie martwiąc się, co nas po drodze napotka. Bo w momencie, jeżeli mamy rower szosowy z cienkimi oponami, no to niestety jest taka sytuacja, że musimy przewidywać, czy na pewno ta droga, którą będziemy jechać, to jest droga utwardzona asfaltowa. Bo Strava czy komut pokazuje, że niby jest asfalt, ale później w efekcie okazuje się, że tego asfaltu nie ma i jest szuterek i trzeba kombinować. Fakt, że jest to w pewnym rodzaju jakaś przygoda, ale no czasami planujemy sobie trasę na ileś tam czasu. Wiemy, że taki dystans pokonamy z jakimś tam czasem i nagle jak napotkamy jakieś przeszkody, no to wiąże się to z czasem, że musimy to albo przejechać w dużo wolniejszym tempie, albo szukać alternatywnej trasy. No i ten czas się wydłuża. Nie zawsze każdy ma nieograniczoną ilość czasu, że wsiądzie sobie na rano na rower i może wrócić wieczorem bez żadnych większych konsekwencji. Czasami niektórzy, mając jakieś obowiązki, muszą ten czas planować odpowiednio. W przypadku MTB są osoby, które lubią jeździć właśnie tak typowo po lesie i jak wyznaczą sobie trasę, gdzie się okaże, że jest dużo asfaltu, no to później jest taki niesmak, że no to nie było to, co trzeba. A mając gravela, wsiadasz na rower, masz asfalt, to się cieszysz. Oby ten asfalt z reguły był na jak najmniej uczyszczanych drogach, tak jak powiedzmy tutaj, że mało co jedzie, czyli po prostu trzeba szukać bocznych dróg. Pojawi się szuterek, to bardzo fajnie, oby był on jak najlepszej jakości. Jeżeli nie jest jakiejś najlepszej jakości, to trudno, po prostu się jedzie i tyle. O nic się tak naprawdę nie martwisz. Dojechałem do Inowrocławia, gdzie znajduje się park solankowy. Przepiękny, ładne widoki. Tu jest na przykład taki fajny, otwarty teren ze stawem, z miejscem na wypoczynek. A za momencik wjadę w teren bardziej zalesiony, gdzie dojadę do tężni, które są w takim ładnym kształcie. I no, jak ktoś nie był, to polecam. Ładnie tu jest. Okej, tężnie w Inowrocławiu zaliczone, według mnie robią naprawdę bardzo fajne wrażenie. Bardzo nietypowy kształt tężni i mimo na przykład, że mniejsze są niż w Ciechocinku, to jednak mi się osobiście bardziej podobają. Ale to wiadomo, rzecz gustu. Czas wyjechać z Inowrocławia, z parku solankowego i kierować się na Pakość. Jadąc szlakiem piastowskim w kierunku Pakości, może czas wspomnieć o prędkości, ale mi się zrymowało. Z gravelem jest o tyle fajnie, że jest on wolniejszy od szosy, ale nie jest to jakaś tam wielka różnica, jeżeli to będziemy jechać na oponach bardziej gładkich. Na pewno będzie dużo większa różnica, jeżeli będziemy jechać na oponach bardziej terenowych, ale jak ktoś by chciał, no to prędkość nie jest dużo, dużo mniejsza.
Kiedyś jak się było młodym i głupim, to i potrafiło się za tirem pojechać 70 km na godzinę. A teraz nawet za takim traktorem 40 to już mi trochę, tak powiem, jest obawa. Więc to był przykład, jak nie powinniście robić jak coś. No i właśnie, na gravelu możecie spokojnie osiągać prędkości nawet 40 czy 50 km na godzinę. Oczywiście to wszystko jest zależne od waszej nogi, tylko i wyłącznie. Bo to, że kupicie sobie gravela, a jeździliście na MTB czy trekkingu, no to nie znaczy, że zaraz będziecie jeździć jak na wspomaganiu. Ale nie da się ukryć, że jest dużo, dużo łatwiej, lżej. I gravel jest rower szybszy niż MTB oraz troszeczkę wolniejszy niż szosa. Ale oczywiście, jeżeli do gravela wpakujemy opony jak do MTB, to będzie to rower niewiele szybszy niż rower górski. O, jaka ładna ścieżka rowerowa przy dosyć ruchliwej ulicy. I to jest właśnie fajne w gravelu, jeżeli chodzi, porównując do szosy, że czasami są drogi bardzo ruchliwe, gdzie na przykład obok jest ścieżka rowerowa, ale z reguły ścieżki rowerowe nie są jakiejś najlepszej jakości i żal jest wjeżdżać szosą, typową szosą na tą ścieżkę, a no gravelem nie jest żal. Tutaj niezależnie jaki teren wjeżdża się i jest ok. No. Aż tak mocno nie czuć wtedy drgań na nierównościach i nie ma ryzyka, że gdzieś się obije, gdzieś się dobije oponą do obręczy, jeżeli będzie nagle jakiś krawężnik. To jest na pewno dużo, dużo lepsze. Będąc w miejscowości Pakoś, warto odbić sobie do miejscowości Piechcin, gdzie znajduje się takie przepiękne, lazurowe jezioro zwane Małą Chorwacją. Jest tu bardzo duża przejrzystość wody i dlatego też z tego powodu jest to na przykład możliwość nauki nurkowania. Teoretycznie przebywanie tutaj nie do końca jest chyba legalne, bo jest tutaj taki znak. Jest totalnie zamazane, że teren prywatny. Wstęp przebywania tylko dla płetkonurków i gości Piechcin. Zakaz kąpieli i łowienia ryb. Dobra, tak zachwalam te gravele, ale może też trzeba pogadać coś o troszeczkę o minusach tego rozwiązania. Bo na pewno minusy też taki rower ma. A mianowicie cena. Cena najtańszego gravela, no trzeba liczyć katalogowo ponad 3000. Po jakichś tam rabatach sezonowych, posezonowych, taki rower można wyrwać w okolicach poniżej 3000. Ale jeżeli porównać sobie cenę do sprzętu, no to za poniżej 3000 możemy znaleźć już rower na hamulcach tarczowych hydraulicznych, a w gravelu będzie to mechanika, podstawowa mechanika, TRP, jakieś Altusy, Shimano albo inne jakieś zamienniki. No i pytanie, czy warto? Generalnie ostatnio widziałem nawet w dobrej przecenie rower poniżej 3000 można kupić już na 11-rzędowej deorce na hamulcu powietrznym z możliwością blokowania amortyzatora. I można by było powiedzieć, że po prostu przez marketing rowery gravelowe są sztucznie zawyżane ceny, ale raczej tak nie do końca jest, bo chodzi tutaj o osprzęt. Nie wiem, na jak bardzo się różni wyprodukowanie klamkomanetek szosowych, gravelowych w porównaniu do klamek do roweru z prostą kierownicą, ale jeżeli porównać sobie na przykład osprzęt Shimano Altus, no to hamulce MT200 zestaw przód tył można kupić za 200 parę złotych. Manetki 3x8 Altusa można kupić, ja wiem, komplet za niecałe 200 zł. No to łączny budżet na to jest 400-500 zł. A za 500 zł, jeżeli chodzi o rower z barankiem, to można kupić tak naprawdę same klamki plus jeszcze dodatkowo do tego hamulce. Na przykład hamulce TRP, które ciężko było mi znaleźć na przykład jakieś informacje, ile kosztują, ale najtaniej co znalazłem to chyba jakieś 600 zł i to nie jest cena katalogowa, to jest tylko gdzieś tam w promocji i ogólnie to jest ciężko dostępne.
Tak, to szimanowskie chyba też komplecik kosztuje jakieś 500 zł, czyli nie tanio. I stąd tak naprawdę bierze się ta różnica. Mówię, nie wiem osobiście, jakie są koszty produkcji klamkomanetek, a manetek i hamulców do zwykłych rowerów z prostą kierownicą. Różnica w zakupie, nawet tak patrząc na internecie, to jest dosyć znacząca. Kolejna rzecz to pozycja na rowerze. Z reguły pozycja w rowerach gravelowych powinna być bardziej komfortowa, porównując do roweru szosowego. Nie zawsze tak jest, bo to też zależy od typu gravela, bo są gravele bardziej wyścigowe, są gravele bardziej rekreacyjne i to też w zależności od modelu, od marki będzie się różnić. Ale jest to pozycja raczej typowo szosowa. Delikatnie wyciągnięta i bardziej pochylona w porównaniu do innych rowerów. I są osoby, które na przykład przesiadają się z trekkinga na gravela i nie robi to im różnicy, ale są osoby, które na przykład w takiej sytuacji mogą mieć delikatny problem i wtedy będą szukały rozwiązania, co to zrobić, aby tą pozycję jednak poprawić. I wtedy trzeba kombinować trochę na mostku. Ci, co się przesiadają z typowej szosy na gravel, no to oczywiście będą miały dużo łatwiej, przyjemniej, bo w tym przypadku komfort się znacząco poprawi, a przy MTB no będzie to mniej więcej tak wypośrodkowane. To też zależy, jaki rower MTB, bo są rowery MTB rekreacyjne, są bardziej do XC, do ścigania się, gdzie ta pozycja też jest bardziej agresywna. Więc no delikatnym minusem może być tutaj komfort, czy pozycja oraz komfort, no bo jednak jeżeli jeździliście na rowerze MTB crossowym czy trekkingu, mieliście amortyzator, a teraz no tego amortyzatora nie ma. Jeżeli większość tras, które będziecie ujeżdżać, to będą trasy asfaltowe, to raczej wam to problemu większego nie zrobi, ale jeżeli będziecie bardzo często zjeżdżać na jakieś boczne drogi, no to trzeba po pierwsze kombinować z grubością opony, a po drugie z ciśnieniem. Im mniejsze ciśnienie, tym większy komfort, ale też niższa prędkość, więc każdy musi sobie tam sam wziąć i odpowiedzieć na pytanie, co jest dla niego ważniejsze. Bo większość z was, kupując rower typu gravel, nie będzie chciała bić jakichś rekordów prędkości, będzie po prostu chciała jeździć troszkę szybciej, gdzie przez co będziemy mogli pokonywać dłuższe dystanse i w mniejszym, w krótszym tempie, co jest na pewno dużym plusem, jeżeli ktoś lubi zwiedzać. Tak mi się wydaje. W moim przypadku jestem trochę zwolennikiem cyferek i jeżdżąc na szosie po płaskich terenach, no to nie wyobrażam sobie, żeby jeździć z prędkościami poniżej 30 km na godzinę. I jak już takie prędkości się poniżej pojawiają, no to ma się delikatne wyrzuty sumienia. A tutaj na gravelu, czy się będzie miała 22, 5, 30, to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Jeszcze co do plusów i minusów, to wypadało wspomnieć chociażby o kierownicy typu baranek, bo plusem jest na pewno to, że jest dużo różnych chwytów. Jeżeli chcemy pojechać szybciej, łapiemy się dolnego chwytu. Jeżeli chcemy jechać komfortowo, to na przykład tak jak teraz, albo typowo na kładziemy ręce na klamko manetkach. I jest to naprawdę fajne rozwiązanie, ale minusem jest to, że na początku jak ktoś się przesiada z szerszej kierownicy, bo wcześniej było powiedzmy od 60 do 70 gdzieś, no to będzie miał na początku dziwnie i jeżeli będzie wjeżdżał w jakiś teren, no to się musi troszeczkę przestawić, nauczyć, dostosować do tego typu rozwiązania. Ale tak naprawdę jeżeli ktoś już mniej więcej to załapie, to myślę, że nie będzie później miał żadnego absolutnie problemu. Jedynym problemem jest to, że na zjazdach fajnie czasami złapać się dolnego chwytu albo na przykład tutaj górnego. Wtedy mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o hamowanie. Może warto byłoby wspomnieć też o imprezach gravelowych, które cieszą się coraz większą popularnością. Tych imprez jest coraz więcej. Sam o jednej myślę, aby zorganizować. I mimo, że są tak bardzo popularne, są też dosyć drogie, bo start w imprezie gravelowej
oscyluje między 200 a 400 zł. Można powiedzieć, w zależności od rangi, czy jest to jakaś świeża impreza, która nie ma jeszcze, powiedzmy, jakiejś tam renomy, czy jest to impreza, która już jest odbywana długie lata i mimo wysokiej kwoty ludzie z chęcią na nią przyjeżdżają. A w porównaniu do imprez MTB, których jest tak naprawdę już coraz mniej, i mimo kwoty, gdzie oscyluje z reguły w granicach tam 100 zł, w zależności też od imprezy, no to cieszą się one już coraz mniejszą popularnością. Niektóre ligi już, że tak powiem, się powoli zamykają, a jeżeli jeszcze jakieś istnieją, to jest coraz mniej osób na starcie. Ja sam też zrezygnowałem jakiś czas temu ze startów MTB z tego powodu, że jak zaczynałem swoje pierwsze starty w maratonie MTB, to było to na przykład Uczarka Zamany w Toruniu, gdzie dystans miał mieć 80 km, czyli jak na tamte czasy, powiedzmy, że nawet sporo. Okazało się, że dystans był dłuższy i było 90 km i to było fajne. I to było fajne, bo był to maraton, dłuższy dystans. W związku z niezgodnościami podawanych dystansów Uczarka Zamany powstało takie zagadnienie jak zamanometry chyba, czy zamanokilometry, bo naprawdę rzadko kiedy była jakaś impreza, gdzie te kilometry się zgadzały. Ale zaraz po tym, po moim pierwszym, powiedzmy, sezonie, zauważyłem, że te dystanse zaczynają się robić coraz krótsze, a trasy coraz trudniejsze, jeżeli chodzi o technikę. Więc mi się osobiście to przestało podobać. Dlatego zrezygnowałem kompletnie z MTB. Parę razy próbowałem startów szosowych, ale na przykład starty szosowe... Ja na przykład uwielbiam kolarstwo szosowe, uwielbiam je oglądać, uwielbiam je uprawiać, ale bardziej w formie takiej treningowej albo ewentualnie rekreacyjnej. Lubię jeździć w grupie osób, które są mi znane, ale nie do końca lubię starty szosowe w tak zwanych masówkach, gdzie potrafi na starcie stanąć nawet 500 osób. Osoby, które nigdy w życiu na przykład nie brały udziału w żadnych zawodach. Ja oczywiście nic do takich osób nie mam, bo kiedyś muszą wystartować, ale no, z reguły jest tak, że niezależnie od poziomu wytrenowania każdy stara się utrzymać w czołowym peletonie za wszelką cenę, wyprowadzić z siebie ostatnie flaki na samym początku. Nie obrażając nikogo, ale tak zwane typowe trzepaki no będą starały się utrzymać i to też czasami się wiąże z takim zagrożeniem, że niech wszyscy też znają zasady jazdy w grupie i może się skończyć to niebezpiecznie, więc lubię, staram się trochę jeszcze przełamać do tego kolarstwa szosowego, żeby trochę wystartować, ale nie do końca jest to dla mnie. W imprezie gravelowej startujesz po, nie wiem, 5-10 osób. Te starty są z reguły spokojne, niezależnie od tego, czy jedziesz ścigać się o pudło, czy jedziesz po prostu to przejechać, więc pod tym względem na pewno jest dużo, dużo lepiej. Ale pytanie, czy takie starty są trochę opłacalne, no bo jeżeli płacisz 400 zł, tak naprawdę dostajesz plik GPX, wgrywasz go do telefonu bądź nawigacji, którą musisz posiadać i jedziesz tak naprawdę na własną rękę. Trasa jest niezabezpieczona w porównaniu do imprez MTB. Trasa jest, nie ma jakiejś opieki medycznej, więc jeżeli coś się stanie, to naprawdę musisz ratować się na własną rękę, ewentualnie mogą ci pomóc inni uczestnicy. Tak naprawdę za takie pieniądze dostać torebkę, w której będzie koszulka plus parę giftów od sponsorów. No to nie wiem, czy to jest takie super, później na mecie ewentualnie jakieś piwko i jedzonko, czy to jest wart tylu pieniędzy. Największy koszt, który robi się na takich imprezach, to jest tak naprawdę ślad tracker, który zapisuje naszą trasę i pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, więc... Ale to też nie są jakieś chyba kosmiczne pieniądze, więc... Pytanie, czy większość osób, które organizuje taki start, robi to
dla fanu, czy robi to dla zarobku, bo są sytuacje, że na przykład trasa zostaje wyznaczona, a się okazuje, że organizator nawet nie tego nie przejedzie i później się okazują jakieś fejki, że komuś się przez posesję przejeżdża. Akurat teraz nie biję tutaj do Robinsonady, bo akurat to było na przykład sprawdzone, ale wiem z innych źródeł, że potrafi być czasami coś nie tak, albo że droga, która była, nie wiem, 10 lat temu, się okazuje, że już dawno jej nie ma. O. Sam będę chciał zorganizować taką imprezę i zobaczymy, jakie to są koszty. Ja raczej będę chciał to zorganizować i zobaczyć, ile tak naprawdę to kosztuje i zrobić to tak naprawdę po kosztach, nie dla jakiegoś zysku. Okej, wracam już tutaj przy jeziorze Bakość. Główniejsza droga, ale dosyć niezaruchliwa. Przy okazji ładne widoki, na przykład na wiatraki. Czas dojechać do punktu startu i podsumować dzisiejszą rozkminę. Dobry. Dobry. Ale znalazłem piękny szuterek i powiem wam szczerze, że właśnie dla takich chwil warto jeździć gravelem. Naprawdę fajnie jest eksplorować sobie nieznane tereny, wyznaczać trasy tam, gdzie się jeszcze nie było, bo może znajdzie się coś ciekawego. Jak tu? Niby pola, ale jest ładnie. Słoneczko ładnie świeci, więc trzeba pocieszyć się z pogody, która dopisuje jeszcze. Dobra, kawałek drogi musiałem przejechać krajową 15, gdzie ruch był już dosyć znaczący. Trasa prowadziła do Torunia, ale na szczęście w miejscowości Strzelno sobie odbijam w mało uczęszczaną drogę, gdzie chyba już powoli mogę podsumować mój wywód na temat graveli. Już zresztą nieraz mówiłem, ale jeszcze. Na moim kanale dużo znajdziecie informacji o gravelach, o szosie, o porównaniu na przykład gravela do szosy i wiele, wiele innych. Więc kto ogląda na bieżąco, ten mniej więcej wie, jakie jest moje zdanie w tych tematach. Ten, kto nie wie, według mnie to gravel to naprawdę bardzo fajny rower, bardzo uniwersalny, który może służyć do sportu, jak i do rekreacji, czy też turystyki. To wy musicie obrać kierunek, jaki wam się najbardziej podoba. Najważniejsze w tym jeżdżeniu na rowerze to, żeby to wszystko sprawiało wam radość, niezależnie czy będziecie tłuc interwały, czy będziecie zwiedzać nowe tereny. I czy wszyscy skończymy na gravelach? Oczywiście, że nie. Gravele stają się coraz bardziej popularne i sprzedaje się, powiedziałbym, bardzo, bardzo dużo, ale są rowery, których sprzedaje się dużo, dużo więcej. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić takie mniej więcej porównanie, ile jakich rowerów się sprzedaje, bo możecie się bardzo zaskoczyć, ale jak nie chcecie, to nie muszę robić takiego zestawienia. I pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby robić to dla czystej przyjemności, bez żadnego spinania się, bez wywyższania, że na przykład jeżdżę gravelem, to jestem lepszy. Powiadają, że gravel to nie rower, gravel to stan umysłu, ale tak naprawdę jest to rower bardzo uniwersalny i większość osób, jeżeli zastanawia się nad zakupem gravela, to myślę, że będzie z takiego powodu zadowolona, ale niekoniecznie. Piszcie w komentarzach właśnie, jakie są wasze doświadczenia, czy przymierzacie się do zakupu takiego właśnie roweru, czy już taki macie, jesteście bardzo zadowoleni, a może wręcz przeciwnie, a może macie i z jakichś przyczyn nie jesteście zadowoleni. Więc piszcie oczywiście wszystko w komentarzu. Ja niestety kolarstwo szosowe powoli odstawiam na bok, bo w tym roku zrobiłem na szosie lekko ponad 2000 km. A już mam ponad 11, więc statystyki mówią, że na szosie jeżdżę mało. O. Mimo, że na szosie jeżdżę dużo,
ale jak sobie wiadę na taki szuterek, to jest fajnie. Jeszcze dodam, że w tym roku nabyłem bardzo fajną szosę, bardzo dobrej, znanej marki, marki premium. Do tego włożyłem bardzo szybkie koła, szybkie opony i mimo tego, że rower jest typowo, powiedzmy, do ścigania się, to jest on przy okazji komfortowy, a mimo tego jakoś tych kilometrów na szosie w tym roku mam mało. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.